pani, która opowiada, która z nami opowiada krótką taką historię, swoją rodzinną. Jan Adamczyk, poświęcił się 34 lata. Jan Pilczyński, twarzy 27 lata. Kazimierz Wolek, poświęcił się 35 lat. Józef Dziedzic, poświęcił się 36 lat. Franciszek Kapłan, poświęcił się 42 lata. Franciszek Misioł z Zaborza, 42 lata. Franciszek Mydlarz, było 54 lata. Józef Pędziwiacki z Dworu, 29 lat. Stanisław Pedziwiat z Dworu, jego brat, 44 lata. Karol Podkówka z Oświęcimia, 48 lat. Franciszek Pobielski z Oświęcimia, 51 lat. Andrzej Pędzicki z Oświęcimia, 58 lat. Albin Siwek z Oświęcimia, 42 lata. Józef Szlacki z Oświęcimia, 39 lat. Józef Drzewacki z Oświęcimia, 39 lat. Franciszek Bułczyk z Oświęcimia, 59 lat. Stanisław Małny z Zabrza, 27 lat. Wieczny odpoczynek, raczej być Pan, a światło świetnie strafieka i świeci. Chciałabym wspomnieć również pierwszą egzekucję tutaj w ścianie stacji 11 listopada 1941 roku. Wtedy zamordowano, nie wiem dokładnie liczby, 157 Polaków. 151 Polaków. Rozebrano ich do naga, wymalowano im krzyże i zastrzelono, każdy został zastrzelony strzałem w tyłu głowy. Co jest jeszcze tego dnia? Urodził się przy Radce, urodził się Jan Kracik, historyk, kapłan, który jest bratem Kracika, który jest teraz, był w Niepołomicach, jest teraz dyrektorem zakładu psychiatrycznego w Bobińskach, które aresztowali na jego rozkaz naszego Kękusia 20 sierpnia 2015 roku. Bezprawnie aresztowali go i umieścili właśnie w tym szpitalu psychiatrycznym. 23 czerwca 1942 roku z tego szpitala psychiatrycznego przywieziono tutaj do Oświęcimia i zamordowano 500 pacjentów. Tego dnia, 23 czerwca 1942 roku, zgilotynowano w Dreźnie 12 młodych Polaków z Czarnego Legionu z Gostynia. Także pewne rzeczy nas dotyczą i jesteśmy świadkami. Ja jestem tutaj w imieniu cudownego świadka, który ma teraz 100 lat, który przeszedł 7 obozów. Był tutaj 2 lata w Oświęcimiu, roku zamordowano jego brata. Pan Bogumił Sojecki modli się teraz za nas. Także Bogu dziękuję, że mogę tutaj być. Możemy to wszyscy dziękować, że możemy być jako świadkowie prawdy.